Jesteśmy na uroczystej gali, 10. edycja, rozdanie nagród Stowarzyszenia PFCM. Ty przed chwilą otrzymałeś nagrodę. Powiedz, co to jest za nagrodę i w jakiej kategorii? Dostąpiłem tego przemiłego zaszczytu otrzymania nagrody za zdjęcia do odcinka serialu, konkretnie do serialu Royce 97. Jest mi bardzo miło. Nie mogę nie zapytać, czy dzisiejsza nagroda jest dla Ciebie zaskoczeniem? Nagrody są zawsze zaskoczeniem. Nikt nie jest informowany o tym, czy ją dostanie, czy nie, więc to są świeże emocje na że tak powiem, na gorąco. Jest dla mnie zaskoczeniem, ale jest mi też bardzo miło, bo serial Royce to jest naprawdę bardzo ciężka praca, nie tylko moja, ale także całej wspaniałej ekipy i wielu ludzi, którzy naprawdę włożyli w to całe serce. Kręcenie seriali jest tak samo trudne jak kręcenie filmów, a czasami może trudniejsze, bo się musi odbywać w dużo krótszym okresie czasu, więc jest to dla mnie bardzo miła nagroda, a serial Royce jest też przygodą mojego życia, więc jest mi super miło. A powiedz jeszcze na samo zakończenie, jakie masz plany zawodowe na najbliższy okres? Nad obecnie jakim kolejnym projektem pracujesz? Projektem filmowym, serialowym? Tak, obecnie jestem w trakcie zdjęć, które zresztą dzisiaj rano skończyłem nocne zdjęcia, ale jestem w połowie filmu. Jest to film o roboczym tytule Doppelganger. Nie wiem, ile szczegółów na temat tego filmu mogę zdradzać. Mogę powiedzieć, że jest to taki film, dramat psychologiczny osadzony w realiach szpiegowskich. Wspaniałą polską, ale też międzynarodową obsadą i myślę, że ten film będzie gotowy na początku przyszłego roku. Myślę, że na razie też dużo więcej szczegółów nie mogę zdradzać. Reżyserem tego filmu jest także, tak jak przy Roście, Janek Holubek.